Każdego roku 16 maja swoje święto obchodzą funkcjonariusze Straży Granicznej. W Krośnie Odrzańskim uroczyste obchody upamiętniające 24. rocznicę powołania straży odbyły się w piątek 22 maja i były połączone z 6. rocznicą powstania Nadodrzańskiego Oddziału. Tegoroczne obchody były szczególne, zwłaszcza dla komendanta Andrzeja Kamińskiego, bowiem uczestniczył w nich już jako generał brygady. W tym roku mija 24 lata od powstania naszej formacji. W ubiegłym roku fakt, to było wielka uroczystość, wielka, centralne obchody Święta Straży Granicznej. Niesamowite wyzwanie. Nie ukrywam, że to też był powód, jedna cegiełka, że na ten mój awans też to organizacja tego święta zapracowała. Niemniej jednak głównie to zasługa moich podwładnych, funkcjonariuszy i pracowników. Tegorocznym obchodom ponownie towarzyszyły drzwi otwarte, dedykowane mieszkańcom gminy i powiatu. Na odwiedzających tego dnia komendę Nadodrzańskiego Oddziału czekały wyjątkowe atrakcje. Pamiątkowe paszporty, wystawa fotograficzna, stoiska informacyjne, a także pokaz sprzętu. Cieszę się bardzo, że mieszkańcy Krosna tak licznie w dniu dzisiejszym przybyli. To jest dla nich. Ta grochówka naprawdę gotowana w kuchni polowej, nie gdzieś w kuchni, tylko w kuchni polowej. Takie kiełbaski, grill, przede wszystkim niespodzianki, które czekają dzieci. Przede wszystkim nie tylko, chciałbym tu powiedzieć, nie tylko Straż Graniczna się wystawia. To są wszystkie służby współdziałające. Za to chciałbym gorąco wszystkim właśnie komendantom, szefom instytucji podziękować. To nie tylko Straż Graniczna, jest policja landowa, federalna, jest Straż Pożarna, jest wojsko szeroko rozumiane, jest przede wszystkim też służba celna, inspekcja transportu drogowego i wiele, wiele innych służb. Tego dnia najważniejsi byli jednak funkcjonariusze i pracownicy Nadodrzańskiego Oddziału. W podzięce za ich ciężką służbę przyznano odznaczenia i awanse. W uroczystościach uczestniczyli m.in. włodarze trzech województw objętych działaniami Nadodrzańskiego Oddziału. Ja bardzo sobie chwalę tę współpracę z Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej. Cieszę się, bo tutaj wspólnie właśnie z tym oddziałem będziemy realizować projekt Lubulski Alians Służb Mundurowych i Cywilnych wobec handlu ludźmi i przestępczości transgranicznej. Także to pokazuje, że chcemy ze sobą współpracować, że chcemy lepiej, skutecznie realizować te swoje zadania. Także to na pewno jeszcze kolejne inicjatywy przed nami. Podczas obchodów uhonorowano także osoby, które prowadzą ścisłą współpracę z formacją. Srebrny medal za zasługi dla Straży Granicznej otrzymał m.in. burmistrz Marek Cebula. Obszerną relację z uroczystych obchodów Święta Straży Granicznej można zobaczyć na kanale YouTube Krośnieńskich Wydarzeń.